Jeszcze tam jest ale jeden. Woda nie ma. Jest. Wodu jest. Ale tutaj jest. Tam pod wodami. Dobra. Chodźmy. Bez woda jest. Ali tu honorowy. Ali chodź tam. Ale jest lekko ten tu dziewczyn. Chodź. A czemu tam te kamienice takie brzydkie? Chodź maestro, chodź. Jak jeszcze loda w tej kuchni. Właśnie. Chodź, bo jeszcze nie ma problemu. Pani jeszcze zrobi ten aparat. Dzisiaj idziemy od Warszawy, zostaliśmy w Sopocie, w piątek. Na razie bardzo dobre wrażenie, co prawda dzisiejszy dzień, 177 km, pierwsze 50 było przy ulewnym deszczu, na szczęście później wiatr zaczął nam sprzyjać, więc udało nam się dojechać pomimo kontuzji i licznych urazów. Będziemy jechali prawie 6 tygodni. Pogoda jest bardzo trudna, szczególnie brakuje nam słońca, przez to urazy jak gdyby częściej się pojawiają przy złej pogodzie deszczowej, wilgotnej. Nogi są bardziej podatne na urazy, w związku z czym chcielibyśmy, żeby trochę więcej słońca było, więc poradzimy sobie. Wbrew pozorom, jak się jedzie na rowerze przy takim obciążeniu, za rowery ważą po 50-60 kg razem z bagażem, w związku z czym jak człowiek się rozpędzi i zacznie jechać, musi to być ciepło. Gorsze jest, jak trzeba przejeżdżać przez miasto i co chwilę zatrzymywać się na światłach. To, że tak powiem, bardzo utrudnia jazdę, bardzo męczy organizm. Najlepsze, co może być, to po prostu jechanie cały czas równym. Wbrew pozorom, mimo tego poważnego przemęczenia, komory pójdą do Pekinu. Moje takie doświadczenie z wyprawy do Pekinu, gdzie wiozłem namiot do Pekinu, a nie razu go nie rozpędziłem. Co pana skłoniło do tego, żeby jechać? Właściwie wyzwanie sportowe, bo ja chciałem tylko na Bospor jechać z Krakowa, ale skontaktowałem się poprzez internet z Krzyśkiem, który organizował pielgrzymkę i zobaczyłem, mam trochę więcej do przejechania. Jak się podoba Lublin? No, jak na razie? Na razie ładnie, znaczy fajnie jest tutaj ta starówka, to mi się podoba. Nawet jak jest taka zniszczona, to ma urok, że fajnie. Pomysł jest taki, żeby do Gibraltaru polecieć samolotem i z Gibraltaru przez Fatimę, tutaj Santiago de Compostela, Lourdes, to jest cieplejsze rejony. I wrócić do Polski, właśnie od tamtej strony południowej. A druga wersja jest Andrzej, a druga? Mieliśmy wersję na Norwegię, przyszliśmy dzisiaj zrobić. Znaczy nie, na Nordkap, ale na Nordkap mieliśmy zrobić. O, druga wersja jest taka, że popłyniemy sobie promem, na przykład dziś na południową Szwecję, albo południowa Norwegia i stamtąd od razu... A to duże koszty chyba? Nie. Znaczy wszystko zależy jaki standard. Tak, jaki standard. Jeżeli my bierzemy namioty i minimalizujemy koszty, to nie ma problemu. A kim panowie są z zawodu? Jakim jestem? Mhm. Ja jestem na przykład technikiem. A pan? Ja mam własną firmę. Ja robię. Jak piszę w zadaniach zawód właściciela. No i dobrze. No rower to jest po prostu pojazd przyszłości. Jest to wspaniała wolność człowieka. Człowiek nie ma żadnych ograniczeń. Może jechać tym rowerem wszędzie. To może by tego. Ja mam jeszcze pytanie w Lublinie. Mamy tu. Ale to będziemy blisko. No to dobra, jak damy radę. Tak. Do widzenia, panie.